Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk. Witam Was w kolejnym odcinku English Power. Przechodzimy do kolejnych spotkań. Jak widzicie, nasz skład jest perfekcyjnie dobry prawie. No i co? 42 zwycięstwa, 4 porażki bez remisów. 21 punktów nam teraz potrzeba. Jedną porażkę już tutaj wykorzystaliśmy, że tak powiem. No i czas przejść do kolejnych spotkań. Zaraz sprawdzę tylko, czy skład... spokojnie. Starczy im kondycji i tak dalej. Lecimy z koksem. Ale zanim tutaj wszystko się załaduje, reklama time. Po pierwsze, jeżeli są osoby wśród mnie, wśród moich widzów, którzy mają kod do bety FIFA 16 na PlayStation 4 lub mają znajomych, którzy mają i chcą sprzedać, ja chętnie taki kod odkupię. Także zgłoście się do mnie przez prywatną wiadomość albo na fejsie, najlepiej na fejsie, albo na mailu nawet. Swoją drogą, koleś ma zajebisty skład. I ja odkupię od Was ten kod do bety FIFA 16, żeby sobie pograć. I przekazać Wam też informacje. Druga sprawa, to nie wiem, czy ktoś z Was, znaczy sporo z Was pewnie widziało post odnośnie do gry.pl. Tam zbieram największy fanbase. Chcę wyprzedzić i Lacha, i Jacoba. Będzie bardzo ciężko, bo Lacho już ma ponad 4000 fanów, ja mam 1200. Ale mam nadzieję, że wejdziecie. Link na dole. Macie tam darmowe gry. Wszystko opowiedziałem w filmiku, także wbijajcie. Ja tam będę dzisiaj, albo jutro rozdam kod do CS-a, także musicie tam śledzić, a ja już jadę z meczem, widzieliście jego skład, pitu było powiedziane, czas przejść do rzeczy poważnych, do gry. Oho, Daniel Sturridge, jest 1-0, Gwonlahor odbiera piłkę, podaje do Sturridge'a, no i Sturridge w końcu zaczyna coś strzelać w naszym składzie, no zobaczcie, dostaje piłkę, lewa noga, no i ładnie omija bramkarza, Daniel Sturridge 1-0 w 15 minucie. Okej. Gabriel Agbonlahor. Jeszcze przy piłce Gabriel Agbonlahor. Co on robi? Ja się pytam, co on robi w tej grze. Jest za dobry jak to Silvera. No kurde, nie mogę. No zobaczcie, tutaj odepchnął. Niby przegrał tą walkę o pozycję, ale jeszcze wygrał i jeszcze strzelił z lewej nogi swojej słabszej na 2-0. Gabriel Agbonlahor. Cofnij, Agbonlahor 2-0. A jeżeli chodzi o te kody beta, bo się pewnie zastanawiacie, ale skąd my mamy to mieć? Może niektórzy z Was nawet przez przypadek zgłosili się do bety mają kody na mailu, możecie mieć gdzieś w spamie i tak dalej od jej zapraszające do bety, a nawet o tym nie wiecie, więc jeżeli macie taki kod, sprzedajcie mi. Wspomnę, zapłacę, wiecie, hajs z YouTube'a, za hajs z YouTube'a wszystko za hajs z YouTube'a. Gabriel Agbonlahor, no ja nie muszę tu mówić nic. Po prostu ja nie muszę tu nic mówić. Gabriel Agbonlahor 3-0. Łatwo, po prostu łatwo. No zobaczcie, pyk na bok, wysunął Sturridge'owi, dziękuję, dobranoc, 3-0, łatwo. Daniel Sturridge na 4. Z prawej nogi chciał. Jeszcze do środka pola, tu jest Agbonlahor. Ależ bramkarz obronił. Jeszcze do Agbonlahora spada piłka. No po prostu chłopak ma magnes w nodze. Okej, okay, Gabriel, Agbonlahor, Agbonlahor, la la la. Słupek! To się nie zdarza, ale jeszcze stary drugi słupek! Ooo! Ależ to była akcja. Pierwszy raz tak fatalnie się pomylił Gabriel. Fatalnie, no słupek, nie? Ale akcja sama w sobie, perfekto. Ale poklepali chłopaki i Gabriel, Agbonlahor obok słupka! Nie mówcie, że on mi się tak jakoś rozkleił, chłopak. Ej, jeszcze kolejna akcja i to musi być bramka. Coś z lewej uderzyłeś, dobra, to ci wybaczę, ale kolejna, to już nie ma takiego wybaczenia. Nie było spalonego. Nie było spalonego. 4-0, Gabriel Agbonlahor oczywiście asysta albo gol, to już u niego to standard. Czarne flagi, poddajemy się. Nie wiem, białe się poddają, to czarne, nie wiem co robią, zakaz kompania. Nie było spalonego, bo prawy obrońca jego został. 4-0. Zaha się rozpędza na skrzydle. Zaha, ojejku, ależ tutaj pogubił wszystkich. Zaha schodzi do środka. Zaha, 5 tyle, do zera. 60 minuta, no przeciwnik raczej bez szans. Tutaj Zaha wyprzedził wszystkich. Puknął się do środka i strzał po długim. Czyżby rage quit? Czekajcie. Oj tak, rage quit. 5-0 to już wystarczająco dla przeciwnika.
No i zobaczymy, kto będzie kolejnym złotym graczem. No przeciwnik miał jeden strzał. Team Jesus. Team Jesus, no niestety Jesus mu nie pomógł. Na szczęście, niestety, bo wiecie. Niestety dla niego, na szczęście dla mnie. No i zobaczmy tego złotego gracza. Nie będę tutaj nic wycinał. Transfery, złoty. O nie, nie, Lukaku, sobie szukałem informa, tak sprawdzić, czy jest. Co my tu ma... Stevie G! Tylko ile kosztuje Stevie G? I czy ja go chcę tak naprawdę do składu, żeby Jarvis Wilshere w informie? Ile kosztuje się? A co powiecie na Wilshera w informie? Jeszcze muszę zobaczyć, ile Stevie G w totcie kosztuje. Czy jest naprawdę taki drogi? Musiałbym przetransferować końce. Ale tak naprawdę nie wiem, czy ja go chcę. Czy ja nie chcę Wilshera w informie przez przypadek. I chyba się nawet na niego skuszę, wiecie, powiem wam, bo mam Wilshera, wystarczy go zupgrade'ować właśnie na takiego i będzie zajebiście, no bo czekajcie, jeszcze raz sprawdzę, czy nie ma nikogo, żebym się nie zawiódł później. No nie, tam był, już przeskoczyło trochę, ale ja biorę Wilshera w informie, tak jest, Wilshere w informie to jest mój cel transferowy, który właśnie realizuję. Gerard może później musiał przetransferować końce, a te chcę teraz ładnie dokończyć serię. A tym bardziej, że mamy właśnie Wilshera w składzie zwykłego, no to pyk o 2 o upgrade. No i wysyłam do klubu. Spoko transfer. Dobra, czas na kolejną grę. No to myk, kolejne spotkanie, 86, serie A, to może być to, co jakiś, a tam serie A, gdzie wciul serie A, czemu nazywasz skład koleś serie A, a jest jakiś Suarez, Bailey, Neymar, he? I w ogóle skład z BBVA oprócz bramkarza, no co za, No i Wilshere, do Agbonlahora, inform odebrał piłkę, Agbonlahor strzela w słupek, nie, jeszcze faul, panie sędzio, faul. Ale Wilshere tu w ogóle walczy, co za... zaskoczył mnie, że jego inform tak nagle zaczął walczyć, co on zmieniony work rate ma? Odbierał ładnie piłkę, no dobra, ciekawie, dobrze się zaczyna. Agbonlahor i golasso, oczywiście, 1-0, easy peasy. No, nie możemy przegrać z panami w różowych koszulkach. Chociaż koszulki są swoją drogą zajebiste, ja je używałem na początku FIFA 15. No ale cóż, 1-0, Agbonlahor. Oh fuck, to była najgłupsza strata, jaką mogłem popełnić. Nie. Auć. Głupia strata w środku pola, głupi, ja nie potrafię podawać. No i tak się dzieje, że koleś strzela bicycle kicka jakiegoś. No dobra, ładny gol, nie ma co tutaj mówić, no ładnie to zrobił. Nie pokryłem i dlatego tak się to skończyło, ale gol swoją drogą ładnie, chociaż Hart moim zdaniem mógł się zachować o wiele lepiej. Zobaczcie, ta piłka przeleciała koło jego głowy i on tak, animacja nie ta po prostu się odpaliła. No ale gol klasyczny. Nie, powiedzcie, że był spalony. No jak to nie było spalonego na dwa razy nożysz w cholerę jasną? Jak to nie było spalonego? Ach, to wyrzucenie najgłupsze na świecie. Ja chciałem zobaczyć, czy był spalony, czy nie. No jak niby nie było, ale kurde nie mogę. No tak głupio stracić bramkę. Teraz Agbonlahor musi wszystko odrobić sam. No dawaj, weź się mu pokaż. Agbonlahor, o dupa. Ale jeszcze Henderson. Dobrze. Wilshere. No, miałeś zrobić nie to w ogóle. Ja pierdzielę. Dobrze. Ox, dawaj. Na pełnej szybkości. Ox, musisz to jakoś zrobić porządnie. Ox. Nie. Co chciałem? Koniec spotkania. Ja pierdzielę, no, że ja tego nie wygrałem. Naprawdę. No, nie wierzę. No, trudno. Przegrywamy 2-1. Po głupiej wyrzucie jakimś i tam nie było spalonego i stał sam. Jeszcze się odbiło mu pod nogi po interwencji. Ja też nieszczęśliwy, nie potrafiłem tych akcji sklepać. No dziecko nieszczęście dzisiaj. No i tyle. Przegrywamy 2-1 drugie spotkanie. Nie będzie zawodników i to jest druga porażka już. No trudno, zobaczmy statystyki jeszcze tego spotkania. No wyrównane, miał niby więcej strzałów, więc zasłużył na wygraną. To było na tyle. Żegnam się z wami dzisiaj. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie tam beta od Kajs i w ogóle. Na razie.